Z tej strony Kacpi i chciałem sobie nagrać po Francji, bo tam raczej już nie będę nagrywać po tym, co tam jest, tylko sobie przejdę i tyle, no tam bez przesady, tam to nie będę mógł atakować Anglików i kogo bym mógł zaatakować, Rosję już nie mogę, bym musiał jakieś szukać tutaj małe państewka, które sobie tam robiły złego, ale dobra. Ta mniejsza z tym, jak to będzie kombinowane by było, więc chciałem sobie te zrobić coś innego troszkę teraz. Myślę, że ciekawą rzeczą będzie Chińska Republika Ludowa, by z nią rozpocząć i zauważyć można, że państwo chińskie ma coś takiego jak powstanie komunistyczne, dzięki któremu będą fajne wydarzenia. Kiedy oni dostaną tutaj, nie będą mieć chyba 40% partii komunistycznej, to będzie przychodzić nam losowe prowincje z tej frakcji, więc zacznijmy już sobie, to już jedno. I myślałem tak sobie, zdobędziemy najpierw te trzy państewka, może Tybet, ale to tam mniejsza, już nie będzie to tak bardzo dla mnie potrzebne. I co w tym czasie? Tutaj ładnie, tak i od razu, a Mao Zedong, dobrze. I teraz tak, pierwsze co bym chciał, żebyśmy tu się dołączyli i będziemy musieli ogarnąć sobie parę spraw. Jedną rzeczą będzie tutaj na pewno broń, bo to jest no potrzebne jak polercia i podstawowe narzędzia mechaniczne, bo to jest po prostu no... No nawet nie mogę tego, okej. Okay. Tego nie. To zróbmy sobie to na razie i to, nic nie mogę innego zrobić. Pokażcie mi dwie dywizje w tem są, a tutaj trzy. Are you kidding me? Dobra, weźmy sobie na razie to taki, tyle, dobra, mniejsza. Nie, nawet nie mam artylerii w chwili. Dobrze. Stali za O4 za mało, więc potrzebne było od kogoś kupić. Świetnie. No dobra, okej. Teraz tak ogólnie wybierzemy sobie co? Rozwój przemysłu i będę chciał jak najwięcej tutaj przemysłu sobie wziąć, myślę. I dobra, to chyba już tyle. Powinienem sobie wziąć. A, potrzeba. I ile to jest podbij? O, odbierz o. A podbij będzie... czyli muszę poczekać, aż 23 punkty siły politycznej będę mieć. I wtedy będę mógł coś wykombinować z nimi. No dobrze. I powiem tak, na razie spróbuję sobie na pewno te trzy kraje, tak jak mówiłem, zdobyć. I może dołączę się do państwa chińskiego, żeby tam już to ogarnąć. Zobaczymy sobie przed tym, jak to będzie wyglądać. I tu. Niech będzie. Mao Zedong, chociaż to jest fajna sprawa, że teraz po tym, co się stało, w sensie... Chodzi mi tu głównie o to, że po tym jak Chińczycy chyba uciekali, teraz dobrze nie pamiętam, ten wielki marsz, który praktycznie spowodował tam śmierć wielu ludzi. Po nim właśnie to się teraz dzieje i tutaj mają właśnie taki mały małą prowincję. A, i jedna rzecz. Uzasadnij... Nie, wobec tego miałem odwieźć te. I teraz zwiększę popularność komunistów już. No, i teraz mogę sobie już ładnie tutaj spokojnie przechodzić na wszystko. Shanxi, dobra, i kiedy to tylko będzie? 10 czerwiec, aha, dobra, okej. Dobra, czyli oni mają jeszcze tu spokojnie, dobra, myślałem, że będzie gorzej jakoś. A, jeszcze potrzeba dwóch punktów, dobra. No i teraz.
Nie wiem, wydaje mi się, że chyba trochę zmienili portrety im, ale dobra. Mniejsza z tym. A tylko jedna rzecz. A, jeszcze nie wprowadzili tego, bo myślałem, że mieli wprowadzić, że tutaj... miało być tak, że te państwa tutaj mają być nowe państewka, już Gruzja i te sprawy. Remilitaryzacja, no to fajnie, teraz... Pytanie za 100 punktów. Czy wziąć najpierw może rozwój cywilny, żeby mieć... Chyba, że to bym wziął... Wiecie co, najpierw weźmiemy sobie to. Myślę, że to będzie lepsze. Żeby mieć trochę punktów siły dyplomatycznej. Zawsze to coś będzie dodatkowego. Kiedy to jest 30 czerwiec? To jest 30 czerwiec, dobra. O, i mamy pierwszą sprawę, która tutaj jest przez wydarzenia pokazane. Kumontinak rozpoczyna ofensywę, czyli oni rozpoczynają ofensywę. Dzięki długiemu marszowi uniknęliśmy pewnej porażki, ale nacjonaliści nie mają zamiaru pozwolić nam urosnąć w siłę. Nasi szpiedzy donoszą, że przygotowują natarcie. Jeżeli bardziej się wycofamy, możemy utracić poparcie polityczne. Nie wiemy, jak bardzo Kumontinak chce nas wyprzeć. Podjęcie walki wiąże się z dużym ryzykiem. Jeżeli w ataku pomogą im miejscowi wataszkowie, nasze szanse będą niewielkie. Z drugiej strony zatrzymaliśmy się i dalszy marsz może nie być możliwy. Tak, wezmę sobie... Tak, stawmy sobie po prostu opór wrogowi wszystkimi siłami i tyle, pal licho. O, porażka, no dobra, okej. Mimo naszych starań i przygotowań nie udało się odeprzeć ataku miejscowych wojsk popierających rząd nacjonalistyczny. Ponieśliśmy poważne straty i musieliśmy wycofać się ponownie. Tym razem odwrót był krótszy. Uderzenie na nacjonalistów, zanim zdołaliśmy się zreorganizować, mogło być błędem. Nasze wspaniałe zjednoczenie podczas długiego marszu natchnęło naszych sympatyków nadzieją, lecz teraz zostało zasiane ziarno zwątpienia. No dobrze, a trudno. Janian. Nie tak, tylko dodajcie dywizję. O. I szczerze, dodam już to tutaj tyle palicho. Starcie z armią nacjonalistyczną. O! Ledwie udało nam się odzyskać siły po ostatnim natarciu nacjonalistów, a już zwiększają ilość wojsk w pobliżu naszej granicy. Najwyraźniej starają się pokazać, iż znowu nas zablokowali, a długi marsz tylko opóźnił ich ostateczne uderzenie na Armię Czerwoną. Nie możemy dopuścić, żeby ludzie w to uwierzyli. No dobrze, spoko. O, spoko! Nie wiem, jak to tutaj jest liczone, ale dobra. Hubei areną zwycięstwa. Aha, okej. No dobra, to właśnie tak dziwne trochę jest, ale dobra. Nie wiem, o co chodzi tutaj, jak tutaj oni algorytmy to zrobili, ale dobra. Po kilku pomniejszych starciach na pograniczu kontrolowanego przez nas terytorium, konflikt z Kumontagiem przebiega dla nas korzystnie. Wywieranie nieustannej presji nadwyrężyło nasze wojska i zasoby, ale rezultat był tego warto. Nie wiem dlaczego nie ma tutaj ły, ale dobra. Nie stoczyliśmy decydujących bitew, tym razem odnieśliśmy powolne zwycięstwo, które
umocniło wiarę w cel, o który walczymy i ponownie podsyciło płomień rewolucji. Tak. Długo będą o tym pamiętać siła polityczna i jedność narodowa. Świetnie. Przynajmniej jakieś dobre tutaj informacje już są, a nie jak poprzednio, kurde, tragedia. Tak się zastanawiam, no. Ciężko mi tu przyjąć, chyba raczej tutaj jakieś... Szybkość desantu, nie. O, morale armii, o, atak armii, weźmiemy sobie paliwo. I tutaj mamy, nie, to raczej już mi nie będzie potrzebne i myślę, że... Rozwój tego przemysłu cywilnego sobie weźmiemy już. I przestańmy już szkolić moje jednostki, bo może być problem za chwilkę. O, podstawowe narzędzia mechaniczne, świetnie. I wyposażenie piechoty, no dobrze. I teraz tak. Lepsze karabiny, czyli broń wsparcia weźmiemy. I myślę, czy co tu wziąć, to czy tutaj badanie lepsze, 100 dni, 130, 100 dni. 100 dni weźmiemy sobie to, żeby troszkę może badań, troszkę więcej było efektu jakiegoś. Hiszpańska wojna domowa, no to fajnie. Teraz chociaż może kto inny będzie miał problemy, dobra. Zwolnijmy grę. Bo teraz będzie... O, i jeszcze jedna sprawa. Wysyłamy więcej tych sił tu. No, 10... What? 10 lipca? Tutaj 30 lipca. Aha, okej. A mi się wydawało, że trochę wcześniej miało być, ale dobra. Okej. A, i jeszcze jedna rzecz. Z wami bym chciał odzyskać... Terytoria narodowe, też bym chciał. I Tybet. Tybet, nie wiem czy to wezmę, mówię, no. Ciężko mi się uzasadnić do tej sprawy. No, chociaż chcę zrobić sobie tutaj te usunięcie tych poborowych efektu. Dobra, weźmy na razie tych tutaj sobie dodajmy, żeby oni tam spali sobie na chwilkę i nie tracili z tych karabinów. A, i wyposażenie piechoty muszę sobie wziąć, zrobić lepsze teraz, ani. Jak tam wygląda... A, czyli 13% już mają komunistów u siebie, no to świetnie. Dobra, przyspieszmy jeszcze troszeczkę, bo i tak na razie nie potrzebujemy. Dobrze, Shanxi. Dobra, teraz to już myślę, że możemy skończyć sobie na razie to szkolenie. Dobra, i pierwsze co. Wypowiemy wojnę. Sojuszników, ja nie mam sojuszników, ale dobra. I pierwsza rzecz, zwolnijmy i od razu lecimy. Tutaj, by zdobyć ich jak najszybciej. Bez pyltolenia się żadnego. Tylko trzeba jak najszybciej iść i tyle. Dobra, jak tu idzie? Ofensywa w miarę. Na razie nie spotkałem jeszcze ani jednej jednostki. A, mają dwie dywizje, no spoko. Oczywiście. Mhm.
Nie, no to jest, powiedzmy sobie szczerze, jak kopanie leżącego na razie. Tu jest ok, teraz przejdźcie sobie dalej tu. Dobra, okej. Chwilka, gdzie jest punkt zwycięstwa tylko? Mapa regionów. A, nie ma tu nic takiego. Dobra, mniejsza z tym. No i świetnie, oni tu już nie mają zbytnio możliwości do ataku, więc okej. I jedynie co zostało mi, to tutaj podejść i załatwić ich w ten sposób, dobra? No, ładnie bym poprosił, żebyście dalej atakowali. Rozwój przemysłu cywilnego. Powiem tak, chciałbym najpierw sobie tu jak najszybciej dojść do tego miejsca, po prostu, żeby mieć więcej fabryk cywilnych. A one są, myślę, że na początek są ważniejsze niż te fabryki wojenne. Dobra, spoko, tylko muszę najpierw zdobyć tą im prowincję, bez niej nie będę mógł nic zrobić. No cóż. No i tak, zróbcie. O, dobra. I wy szczerze możecie gdzieś tu już iść, dobra? No i tak, dobra, spoko. I to już wszystko. Szybciutko, szybciutko. Wiem, spokojnie, no. Możecie już w końcu to zdobyć. Nie. No okej. Świetnie. Oni zaraz prędzej to kurde wezmą, zaatakują mi tą prowincję, niż zrobię cokolwiek, więc. W sensie Japończycy mnie zaatakują prędzej, niż oni będą się tutaj opieszale robić, albo stracę tutaj. Dobra, czyli nie stracę. A, racja, przecież oni tutaj to jest prowincja narodowa, więc nie mogę stracić tego. Dobra, mniejsza. Odbierz, o, dobra. Spoko, ładnie, to chociaż to jest spoko, dobra. Zajmij, nie, odbierz wszystkie terytoria, dobra. Koniec i gotowe. No, dużo wyposażenia dostałem. No, normalnie pojechali. Artylerię, czy tutaj może lepsze coś stąd? Dobra, wezmę sobie lepszą produkcję tego, myślę. I dalej będziemy brać sobie to, dobra. I teraz pierwsze co, macie tutaj podejść już w tym miejscu i przygotować się na następny atak. Nie, jeszcze spokojnie. Chyba, że... A, wiecie co, pali ich o to.
Przerzucimy wszystko i tyle. Nie mamy niby armii, więc trzeba tu pomóc sobie w ten sposób chociaż. Aha, czyli wszystkie prowincje. No dobrze, spoko. No super. Przejdziecie się w końcu dalej troszkę, czy nie raczej? No, chwilka. O i dobra, teraz to wiecie co? I jeszcze jedna rzecz, zapomniałem ogólnie o tym. Niech sobie będzie już taka linia ataku. I chwileczkę, możemy coś teraz zrobić takiego. Odbierz tą rzecz i będzie spoko. Teraz myślę, że sobie wezmę. Wezmę sobie rozbudowę infrastruktury, to jest myślę, że fajne. Atakujcie tu. Przechodźcie sobie tutaj wszędzie. A moje siły, które nie mogą nic zrobić, to niech sobie stoją na razie i nic nie robią. A, jeszcze z tamtymi, ale to tamtych jeszcze na razie nie mogę nic zrobić, bo mają troszkę dużo tego. Ale fajnie, bo mam teraz tylko praktycznie 2,9% ja wygenerowałem napięcia światowego. A to z tego powodu, że naprawdę jest to bardzo... jak się odbiera terytoria narodowe, to bardzo fajnie to wychodzi nawet. Przechodzicie, przechodzicie, tu dalej do ataku. Dobra, jeżeli wam się uda, spróbujcie ich zamknąć. Muszę tylko kontrolować, a kiedy Japończycy coś zrobią ruch. Bo to może być praktycznie główny gwóźdź do trumny jakby dla tej całej ofensywy. Dalej, przechodźcie sobie tutaj. Dobra. No, to ładnie wygląda tutaj. O, mogę wybrać jakąś następną czynność tu. I co tu wybrać? Nad artylerią, bronią ręczną, czy coś tu? Reorganizacja, tutaj szybkość desantu. Nie, na pewno nie lotnictwa, bo nie potrzebuję. Elektronikę, przemysł. Może myślę, że to sobie weźmiemy broń ręczną, żeby mieć szybciej karabiny. To jest myślę, że główny problem dla całej tej ofensywy. No i myślę, że teraz jak już oni tu nie mają możliwości odwrotu, to będzie super. Broń wsparcia, świetnie. No to teraz mamy co do wyboru tutaj. Szanse wsparcia, czy może tutaj w końcu te rzeczy? Szansa wsparcia, minimalny poziom wyszkolenia, brak zaopatrzenia. Może ten obrona kotłów weźmiemy sobie. Myślę, że ja tym Chińczykami będę mógł na pewno
wykorzystać akcję pod tytułem zdobędziemy wam wszystkie prowincje i tyle. Teraz wy tu podejdźcie, bo tutaj jest to miasteczko mi potrzebne. No dobra. I jak tam wygląda sprawa z tym? A, dobra, nieźle. Nie można ukryć, że tutaj ładnie idziemy do przodu. Dobra, i przesuniemy się w ten jeszcze tutaj desceń i atakujcie tu dalej. Zniszczymy te kotły i tyle. O, tutaj super, chociaż już przejmujemy im całkowicie tą ofensywę i tu zniszczymy ten kocioł, co będzie niczym szczególnym, więc... Wy pomóżcie tu, dobra. Z takim tempem to ja szybko to mogę wygrać. Tylko muszę zobaczyć, czy oni są jeszcze... nie, oni jeszcze mają modernizację. Tak, modernizację marynarki, więc jeszcze trochę czasu minie. Zanim oni będą coś tu robić konkretnego przeciwko tym. No dobra, jeszcze dwie prowincje mnie raczej od ich poddania się już normalnie dzielą, więc fajnie. No, na razie nie źle, bo tutaj głównie te armie mam... O! Tego to się nie spodziewałem. Nacjonaliści proponują rozejm. Powiem tak, zapiszmy grę sobie w tym miejscu. I przeczytamy sobie to, co tu się dzieje. Nacjonaliści proponują rozejm. Podzieleni wewnętrzni nacjonaliści znaleźli się w trudnej sytuacji. Chiang Kai-shek znajduje się w areszcie po uwięzieniu przez swoich oficerów, którzy chcą zawrzeć z nami rozejm i stworzyć wspólny front przeciwko najeźdźcom. Władze Kumontinagu powinny naturalnie odpowiedzieć za swoje zbrodnie, ale współpracując z nimi możemy dopilnować, żeby Chiny nie wpadły w ręce obcych imperialistów. I myślę, że czy nie wziąć sobie tego, możemy zawrzeć chwilowy rozejm. Czy oni będą mieć... Tak, dalej mają powstanie komunistyczne. I wziąłem to z innego powodu. Żeby pomóc przeciwko Japonii, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to żeby przeciwko Japończykom tutaj mieć wspólny front i tyle. I koniec chudych lat. Armia Czerwona zdążyła już raz wyjść obronną ręką z beznadziejnych sytuacji, a od długiego marszu sprzed paru lat szala zwycięstwa powoli przechyla się w naszą stronę. Zdołaliśmy opanować znaczne terytorium i nie jesteśmy już chłopcami do bicia. Nastał koniec rudych lat, a Mao Zedong z dowódcy partyzantów stał się przewodniczącym. Niech żyje Republika Ludowa. No, to fajnie. Chociaż tyle dobrego, że tutaj możemy już uzyskać trochę więcej możliwości. Co wy tu kurde...
A tak. Bo tak jak mówiłem, chcę tylko, żeby Japończycy nie zdobyli tego, bo wtedy połączą Chińczycy się z Yunnan i klika z Guangxi? Guangxi, o. I mówię, no, jeżeli ten, to zdobędę tą Xibei sama jeszcze, to nie będą mieć już nie będę mieć tu problemów, by się przeciwstawić przeciwko nim właśnie. I tyle. Myślę, że to jest taki bardzo optymistyczny akcent. Japończycy jeszcze nie chcą nic robić z moim tutaj dylematem, czyli sprawą chińską, więc na razie powiem tak. Trzymajcie się, bo już trochę długi odcinek się robi i tyle. Na razie, hej.